Dzień dobry. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku vlogu pierwszej polskiej platformy treningowej iTrainer. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Gosia Jasińska, Przemek Niemiec, Witam. Bartek Huzarski. Porozmawiamy o zawodowym peletonie, o podpisywaniu, negocjowaniu kontraktów, o tym, jak przejść na kolarską emeryturę, o tym, jak jeździć według wskazań pulsometru i miernika mocy, no i również o kolarstwie romantycznym. Zapraszam. Zacznę od końca, czyli właściwie nie od tego, jakie były Wasze początki w zawodowym peletonie, ale od tego, jaki był, może jeszcze nie koniec, bo właściwie ciągle jesteście z kolarstwem związani, ale o tym momencie, w którym przeszliście na emeryturę kolarską i czy w ogóle można się przygotować do tego momentu, czy myśleliście wcześniej o tym, o tej chwili, o tym, czym będziecie się zajmować i co będziecie robić? Patrzysz na mnie, czyli mam Patrzę teraz na mówić. Bartka. To znaczy tak, no ja miałem jakiś Chyba. tam cel z góry nakreślony, dlatego już 2 lata przed tym dniem, w którym przyszło mi skończyć karierę, miałem już projekt Akademii dla Dzieci. Gdzieś tam się powoli turlała ta Akademia dla Dorosłych, więc coś było w takim uśpieniu, co w razie czego zawsze można było szybciej pobudzić do życia i zająć sobie czas po zakończeniu kariery, która akurat w moim przypadku przyszła bardzo mocno nieoczekiwanie. No ale tak jak powiedziałem, spodziewałem się gdzieś, że to się stanie prędzej czy później. Bardziej myślałem, że jednak później. Stało się wcześniej. Ale tak jak mówię, no miałem przygotowane jakieś rzeczy, które zajmą trochę mój wolny czas nadmierny. Bo wszyscy byliśmy jako sportowcy zawodowi przyzwyczajeni do życia w ciągłym biegu, więc no w mojej ocenie najgorsze, co można zrobić, to siedzieć i się zamartwiać, że coś się nagle skończyło. Czyli była akademia, był jakiś projekt gotowy, który po prostu wystarczyło rozwinąć i było ok. Przemek, jak to było w Twoim przypadku? U Bo to mnie. była nawet konkretna data, konkretny ostatni wyścig. Tak, u mnie było to troszeczkę inaczej, że ja wiedziałem, że w tym roku będę już kończył, to był rok 2018, że będę kończył, także tak sobie już to poukładałem. Pierwsze plany były takie, że właśnie przy okazji Tour de Pologne, żeby już zrobić takie oficjalne zakończenie, ale jakoś poczekałem z tym. No i akurat tak się fajnie złożyło, że zakończyłem karierę na wyścigu, w którym odniosłem swoje ostatnie zawodowe zwycięstwo, nie? Także to się fajnie wszystko się złożyło, nawet organizatorzy wyścigu też mi fetę wielką zrobili na ostatnim etapie. Był tort, były kwiaty, były chwile wzruszenia, ale wszystko to było fajnie przygotowane. I także już wiedziałem, stając na starcie ostatniego wyścigu, że to jest ten ostatni. No i tak bardzo, bardzo spokojnie to przyjąłem, no bo kolarstwo się bardzo zmieniło z ostatnimi czasy. Ja mówię, ja się ścigałem, przeżyłem jakby trzy generacje kolarstwa. I ostatnimi czasy, jak już młodzi weszli do akcji, no to jednak to ściganie już nie było tak fajne, jak było kiedyś, mi się wydaje po prostu. I stąd też taka decyzja nastąpiła, żeby zakończyć karierę. Gosia, ty ciągle jeszcze jesteś w tym zawodowym peletonie, ale czy taka myśl o tym, że trzeba będzie coś postanowić, że przyjdzie ten moment, w którym powiesz, okej, już się pościgałam, czy to jest w twoich planach? No to tutaj będę oryginalna, a może i nieoryginalna, bo tak naprawdę do końca tego sezonu, a raczej tego okresu kontraktów, podpisywania kontraktów, miałam nadzieję, że jednak jeszcze rok się pościgam, ale myślę, że to jednak no decyzja, która dogoniła mnie, bo kiedyś zakładałam, że w wieku 30 lat skończę się ścigać, założę rodzinę, że 30 lat to jest ta magiczna cyfra. No ale niestety, jak już parę razy wspomniałam, się przeterminowała ta cyfra i 7 lat później jednak chyba, prawdopodobnie chyba, że jakiś cud jeszcze się w ciągu tych następnych 18 dni zdarzy, zakończę karierę szosową. Być może jeszcze pościgam się na gravelach, ale to tak naprawdę w strefie marzeń i jakichś takich dodatkowych planów. No i ta myśl zawsze mnie przerażała,
bo to jest chyba trochę inaczej niż u panów, bo ja jako zawodowa kolarka nie mogłam sobie też jakby zapewnić przyszłości, odłożyć no, pieniędzy na start. Chyba też to spowodowało były dwa ostatnie lata w kolarstwie moje decyzje, które nie były do końca właściwe z perspektywy czasu. I ta emerytura, dobrze, że wysłuchałam panów, że nie ma się czego bać. Oczywiście. Dzięki bardzo. Słuchaj, to jest najlepszy okres w życiu. Naciągasz amatorów, jedną nogą, jeżdżesz. To robiłam też na treningach w czasie. Do czasu. Tak. Mam nadzieję, że to jeszcze zostanie przez parę lat. No ale też w tym roku, no i chyba też przez okres tego mojego kolarstwa. Ukończyłam studia w tym roku. Też się pochwalę. Parę dni temu otrzymałam dyplom dyrektora sportowego UCI, więc udało mi się zdać egzamin, więc to też jakieś moje małe osiągnięcie poza stricto kolarskie jako zawodnika. No zobaczymy. To jest obszar, który tak naprawdę otwiera się przede mną i czuję się jak mała dziewczynka, która kiedyś, 25 lat temu, zaczęła trenować i nie wiedziała co, gdzie, jak, dlaczego, po co. No teraz już masz większą wiedzę, większe doświadczenie, kontakty też w kolarstwie, więc to jest trochę inaczej. Przemek, wspomniałeś o tym, że to kolarstwo się zmieniło i chyba wszyscy macie takie doświadczenia, że od momentu, w którym zaczynaliście do momentu, do którego doszliście, było inaczej. Bardzo dużo się mówi właśnie o tym, że w kolarstwie w tej chwili dyrektorzy sportowi notabene kierują zawodnikami, jak pionkami trochę i że nie ma już tego kolarstwa, nie ma tego właśnie szaleństwa, tego kolarstwa romantycznego, tej jazdy bez cyferek. Czy to o to chodzi w tych zmianach, czy jest jeszcze coś, co szczególnie was uderzało w tym peletonie? W momencie, kiedy wy stawaliście się już starszymi kolegami dla wchodzących w to kolarstwo zawodników? Ja akurat w moim przypadku, jak przyszedłem na kolarstwo zawodowe, czyli rok 2002, ścigałem się i z Pantanim, i z Cipollinim. I to dla mnie to były legendy, prawda? Ja jak zobaczyłem Panteniego na wyścigu, no to gęsia skórka, jak daleko, żeby czasami go nie wywrócić, prawda? Był ten respekt, bo to jechał Pantani, wokół siebie miał całą swoją ekipę i on był święty, prawda? Czy Cipollini wyjechał na przód peletonu, powiedział koniec, nie ścigamy się, jedziemy spokojnie. Nikt nie skakał. Wszyscy jechali cicho, bo Cipollini powiedział, że jedziemy teraz 50 km 30 na godzinę, no I tak to wyglądało. Potem wiadomo, był gaz, wyścigi się rozgrywały tak, jak się miało rozgrywać, ale było to wszystko inaczej niż jest dzisiaj, prawda? Dzisiaj przychodzi młody chłopak, 20 lat, jest mocny, no i na równi rywalizuje z tymi starymi wyjadaczami, prawda? Także no zmieniło się to wszystko, wiadomo, też wszystko się zmieniło w kolarstwie, prawda? I sprzęty, i formy treningu, i rodzaj treningu, także to wszystko właśnie idzie z tym, że kiedyś było nie do pomyślenia, że 21-letni kolarz wygrywa Tour de France, prawda? Mówili wszyscy, że szczyt formy dla kolarza to jest 30-32 lata, wtedy najlepsze wyniki osiągali, a dzisiaj jak masz 30 lat, to jesteś już stary. Już jest problem ze znalezieniem ekipy, prawda? Bo teraz są na fali, na topie kolarzy 20, 21, 22 lata i stąd ta bardzo, bardzo diametralna zmiana nastąpiła w kolarstwie zawodowym, no ale wszystko idzie w tym kierunku, że nadal tak będzie. No, kolarstwo właściwie stało się trochę, w cudzysłowie, przemysłem, bo... Nie, bo to korporacja. Korporacja, tak. Nie, trochę. No. Znaczy zmiany w mojej ocenie są na gorsze, to nie są zmiany wcale na lepsze. To, co mówi Przemek, on trochę wcześniej ścigał się za granicą, więc tak jak mówił, no przeżył trzy pokolenia zawodników. Ja gdzieś tam dopiero później dołączyłem do ekipy ISD, ale faktycznie no, naocznie obserwowałem te zmiany, które mi się wcale nie podobały, kiedy napłynęła ta fala młodych zawodników ze Stanów, z Australii. I nagle, wiesz, pamiętam jak dzisiaj, jeden z etapów Tour de France, kilometr zero, skacze tam 4-5 kolarzy, jadą w odjazd, byłem gdzieś też z przodu, żeby tą sytuację kontrolować i dosłownie po przejechaniu jednego kilometra
wyjeżdża na czółb Contador, woła swojego kolegę i oni już są ustawieni z przodu. Mhm. Jak zobaczyli to, nie wiem, Basso i wszyscy ci inni zawodnicy wielcy na tym wyścigu, to zaraz cała droga jest zablokowana i wiesz, i oni walczą o swoje pozycje i przez 200 km nie masz najmniejszych szans dostać się do przodu, bo jest cała droga zablokowana, co nie? I to w żaden sposób nie było fajne też, no bo raz, że trochę tych zawodników z mniejszych grup blokowali, no ale też nie było takiego polotu, nie było, coraz mniej było tej radości z jazdy, już nie powiem o tym, jak się zmieniały odprawy, jaka straszna presja później o wszystko, byle małą pierdołę, no i tak jakby wszyscy na siebie tą presję nakładali, nie? Dyrektorzy sportowi, menadżerowie na dyrektorów sportowych, dyrektorzy na liderów, zawodnicy, każdy chciał gdzieś tam się wykazać i później mieliśmy takie sytuacje, w sumie dalej mamy, bo to trwa cały czas, że na pierwszych etapach dużych wyścigów wszyscy są sprinterami, nie? Nieważne, że on na 3 km do mety szczeli jak gumka w majtkach, ale on tam musi być, bo tam jest jego lider. I wiesz, i wszyscy się pchają, nie? I cały peleton jest sprinterami, plus wszyscy, którzy jadą na generalkę, plus 100 innych ludzi, których tam tak naprawdę 10 lat temu w ogóle by nie było, co nie? Bo on zrobił swoją robotę, dziękuję, ja jestem rozliczony i że tak powiem, no, nie chcę użyć słowa powymierali, ale jakby już nie ma tych zawodników w peletonie, którzy robili taki klimat właśnie, robię swoje i odbijam i dziękuję, pozamiatane, co nie? Każdy tam gdzieś, wiesz, do samego końca próbuje. Także to mi też się nie podobało i to zabijało bardzo przyjemność z jazdy już później na wyścigach. Także... Ja wiem, że ci starsi kolarze często też narzekają na zwyczajną kulturę tych młodych ludzi, nie? Nie ma respektu. Były jakieś takie niepisane zasady, prawda? No, niepisane zasady w naszym życiu też obowiązywały kiedyś. Czy to w mediach, czy w prasie, czy w sporcie, wiesz, nie trzeba było mówić, że pewnych rzeczy się nie robi, nie? Że jak staje lider sikać, to staje lider sikać i cały peleton wie, że staje lider sikać, nie? Albo skakanie na bufetach. 4 lata temu tak, vacan soil, czy tam nie vacan soil, no ktoś tam wprowadził taką durną metodę, jakaś belgijska mała grupa, że atakowali na bufecie, nie? Wychodzili, wiesz, na bocznym wietrze jeszcze gdzieś tam w Belgii. No i oczywiście później wszyscy tak, no bo ani oni nie wzięli jedzenia i picia, ani wszyscy ci, co jechali za nimi, co nie? No, no ale dyrektor sportowy wymyślił taką taktykę, że będziemy atakować na bufecie, nie? Przyjęła się. No przyjęła się. No oni robili to, co im dyrektor każe, co nie? No, to jest chore trochę, no ale... Pewnie dlatego czyli... Niestety, no korporacja, po prostu korporacja, nie? Mamy typowy system korporacyjny, czyli jest jakiś do zrobienia projekt, projektem jest wyścig, są ludzie, którzy są za ten dany projekt rozliczani. Teraz jeszcze powprowadzali jakieś, wiesz, punktowanie masażystów, mechaników, prawda, czy wstał na czas, czy był dobrze ubrany, czy zrobił swoją robotę, czy to, czy tamto i później zbierają punkty. Zawodnikom tak samo, u nas też wymyślili sobie kiedyś punktowanie zawodników, czy on się wywiązuje ze swoich zadań i to, i tamto, i siamto, i czy jest przydatny do drużyny i później na podstawie tych punktów jest sumowany zawodnik jako całokształt i to decyduje o kontrakcie. No chore, co nie? No ale tak jest, no, korporacja. Korporacja, tak, tak. Właśnie te marketingowe aspekty stały się w sumie najistotniejsze i taki ekwiwalent medialny na przykład się liczy, nie? W kobiecym peletonie jest podobnie, czy tam jednak jest myślę, że staje się bardzo staje podobnie. Się, tak ja w Movistarze mogłabym tutaj porównać, jeżeli chodzi o punktowanie zawodników. Niekiedy myślę, że to jest dobre, bo jeszcze w kobiecym peletonie było tak, że zrobiłam na przykład swoją robotę, po wyścigu poklepali po plecach zadowolenie, ale na koniec sezonu, jeżeli nie masz wyniku, dziękujemy. Tak. To jest też jeszcze taka kwestia, ale co mnie w Movistarze w drugim roku tak, to chyba też jest kwestia podejścia dyrektora sportowego, bo na przykład nasz dyrektor cały czas, jeżeli chodzi o komunikację radiową z nami, no ja po 4 godzinach wyścigu wyjmowałam słuchawkę i się zastanawiałam, od czego mnie boli głowa, ucho i nie było momentu, kiedy on przestawał mówić do nas, ale w sprawach za 200 metrów rondo, proszę weźcie je z prawej strony. Były momenty, w którym rondo było, nie wiem, akurat zablokowane z prawej, trzeba było wziąć z lewej i zawodniczki, które tak naprawdę już nie mogły myśleć same, tylko byłyśmy tak traktowane jak marionetki,
no musiały stanąć, no bo okazało się, że rondo trzeba było brać z lewej strony i trzeba było, naprawdę miałyśmy już takie momenty, kiedy no to powodowało odcięcie mózgu i zawodnik nie myślał na tym rowerze. Mhm. I to na przykład podczas rozmów, no ja zwracam mu na to uwagę i inne koleżanki, no bo jednak okej, jest naszym dyrektorem, my wykonujemy jego zadania, no ale nie zawsze jest tak, że ja w tym momencie każę atakować. On po prostu podchodził do nas tak stricte, no jak do marionetek, do gry PlayStation. I na jednym z etapów nasi dyrektorzy, bo mieliśmy akurat Giro d'Italia, dwóch dyrektorów, jeden z dyrektorów powiedział, że no akurat na tym etapie ja jadę bez radia. No i okazało się, że całkiem inna jazda, że na tym etapie pojechałam w ucieczkę. No po prostu poczułam to kolarstwo, które... Poczułaś wolność. Tak, wolność i radość tego kolarstwa, bo jak jedziesz cały czas, no czujesz się jak, no tak jak powiedziałam, w grze PlayStation i nie masz tej radości. Więc myślę, że tak jak panowie powiedzieli przedtem, że niekoniecznie zmierza w dobrym kierunku. Poza tym chyba jest też taka kwestia, na którą kiedyś Paulina Brzeźna zwróciła uwagę, że w momencie, kiedy ona jeszcze się ścigała, mając swoją ekipę, ale ciągle się z nią ścigała, to była w środku wyścigu, widziała, co się dzieje. Ale mówi, z pozycji samochodu nie wszystko widzisz. Zawodnik widzi to lepiej i zawodnicy widzą to lepiej, nie? Bo są tam zdecydowanie. No, wiedzą, co tam się odbywa, co się rozgrywa i czy to rzeczywiście jest dobry moment, czy nie. Teraz, kiedy jesteście na kolarskiej emeryturze albo blisko tej emerytury, to tego kolarstwa romantycznego chyba jest więcej, bo zaraz porozmawiamy też o wyścigach amatorskich, w których panowie biorą na przykład udział i namawiają tutaj Gosię, żeby również trochę naciągała garba amatorom. Ale twój przykład, Gosia, twojej niedawnej wrześniowo-październikowej wyprawy z Lubki do Barczewa, 2000 km na rowerze gravelowym, to jest takie, to jest bardzo romantyczne chyba, nie? Tak, to było, to jest bardzo... Przez te podjazdy, gdzie prowadziłaś rower, to był pełen romantyzm. Ale to, romantyzm, ale to było sterowane, bo to wiesz, ktoś wyznaczył trasę, Gosi, więc... Tak, ale myślę, że ten ktoś, Tomek Wilk, powiedz, no, kogo chodzi to, właśnie, tak. Zrobił to z premedytacją. Ale jeżeli chodzi o tą podróż, to tak naprawdę... To było też spowodowane tym, że nie czułam tego romantyzmu przez ostatnie dwa lata, no bo borykając się z problemami klubowymi, grupowymi i no, różnymi, no, miałam też taki wewnętrzną chęć poczucia tego kolarstwa i odzyskania tej prawdziwej radości z jazdy na rowerze. Chociaż no, po pierwszych dniach zauważyłam, że jednak jeżeli jesteś kolarzem, byłaś kolarzem, no to chyba już jest w nawyku, nie wiem, tu panowie się wypowiedzą, no jakby szybsza jazda. Bo ja nie potrafiłam już po, na przykład po dwóch dniach, trzech dniach, mimo zmęczenia, chciałam nadal czuć to zmęczenie i jechać szybciej. Później pan, który mi towarzyszył, zwracał mi uwagę, że mamy się rozglądać dookoła, jednak okej, porozglądałam się, ale rura do przodu, więc nie wiem, przednia czy to jest... Przednia oponka była tak, ważna. Nie wiem, czy to chodzi o to, że jednak jest już taki, no, takie uzależnienie od szybszej jazdy. To może... Takie zmęczenie chyba. Tak. No, wynik, nie? To się liczy, jak najszybsze pokonanie kilometrów pewnie. Ale to... chyba ja miałam to chęć poczucia. Rozumiem. Tego... Że piecze w mięśniach. Tak, że i to samo miałam właśnie na ostatnim wyścigu, w którym wzięłam udział w Izraelu na torze, pierwszy raz w życiu, no to też to samo mi przypomniało, że po co się ścigałam i jaką frajdę mam z tego właśnie pokonywaniu tego progu bólu. Nie wiem, czy jestem masochistką, czy to jest normalne. To jest taka śmieszna zależność, bo ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, na przykład treningi to jest teraz kolarstwo romantyczne. Zeszły rok, jeszcze tam 3 lata do tyłu, to faktycznie mieliśmy tam u mnie w Akademii te święte środy, gdzie tam się katowaliśmy i jeździliśmy w Sowie regularnie, robiliśmy ciężkie treningi, gdzieś tam startowaliśmy
w wyścigach razem, ale głównie w MTB. Natomiast no, ostatni rok to już faktycznie te święte środy to były takie, żeby tylko się spotkać i coś tam pojeździć i gdzieś ten kawałek na podwójnym, praktycznie bez takich ćwiczeń do odcięcia i bez jakichś tam wielkich ekscesów. Ale jak jechałem na bike maraton, bo i tak tam byłem ze swoim stoiskiem u Maćka Grabka i brałem rower, czasami startowałem, to do odcięcia, nie? Do odcięcia, z najlepszymi, ile się da, a później ratuj się kto może, wiesz? I przyjeżdżałem gdzieś tam na końcu, jeszcze 2 lata temu startowałem na Giga, to się zawsze śmiałem ze hale, jak mnie leje po godzinie, ale tyle ile mogłem, to jechałem z nim, tam próbowałem, wiesz, zero taktyki, po prostu sponiewierać się na maksa, jeszcze najlepiej przegapić jakiś bufet, bo wiesz, starczy mi picia, a później się okazuje, że człowiek startował nieprzygotowany i gdzieś tam na rzęsach, na wiosłach, jak to się mówi, dojeżdżało się do mety, więc taka dziwna zależność, no cały czas, nie wiem, wydaje się człowiekowi, że będzie góry przenosił, a tutaj jednak życia nie oszukasz, nie? Czyli to nieprawda, żeby... Trzeba ćwiczyć, ale jest super romantycznie, wiesz, później kończysz u tła, jesz na bufecie wszystko, co ci wpadnie w ręce, także to jest super zabawa, no. Przemek, a twoje doświadczenia z amatorskiego peletonu? Znaczy, no, mnie generalnie to jest tak, że jak się ścigałem, to ja trenowałem, a teraz nie trenuję, tylko jeżdżę na rowerze. Mm-hmm. Jeżdżę dużo, bo jak się ścigałem zawodowo, to robiłem po 30 tysięcy w ciągu roku, a teraz jako amator od 3 lat robię po 20. Także to ciągle jest dużo. To jest dużo, tak. Czasami też mi strzeli jakiś pomysł do głowy, żeby sobie gdzieś pojechać, nie wiem, 200 km, mm-hmm. czy tak jak w zeszłym roku ponad 500, co jechaliśmy nad morze. A jeżeli chodzi o starty amatorskie, no to głównie w tym roku się skupiłem na uphillach, na MTB. Mhm. Tu dzięki właśnie też pomocy Bartka wystartowałem w Śnieżce. Przegrałem. Z Bartkiem? Przegrałem dlatego, że... Przegrałem dlatego, że ja tam pierwszy raz w życiu byłem. Nie byłem nigdy na Śnieżce. No, ja już odjechałem solo na chyba na 4 do szczytu. Mhm. Jechałem solo, no ale na tym zjeździe tam do tej... Tam mnie dopadło czterech klientów z tyłu, no i na finiszu mnie zrobili, prawda? Także no w przyszłym roku, jakby się udało wystartować, bardzo chętnie bym wystartował, no to już ta taktyka będzie inna, no bo znam trasę, prawda? Ale mówię, no wystartowałem w kilku właśnie uphillach na MTB, bo to jest fajne, bo jedziesz sam. Jedziesz sam, nikt ci nie przeszkadza i nie ma tego ścisku w peletonie. No wiesz, ty jechałeś sam. Jak ja to jechałam 2 razy, to miałam sporo towarzystwa, no, nie? Ale to, generalnie, z tyłu. Jeżeli chodzi o takie wyścigi ze startu wspólnego, no to tylko jeden wystartowałem. Mm-hmm. Wystartowałem dookoła Tatr u Czarka Szafrańskiego. Mm-hmm. Też przegrałem, też byłem drugi, bo mi się rower zepsuł w ostatnich kilometrach, jak już było do blisko mety. Ale no, to fajna frajda, tylko że mówię, takie wyścigi, jak jest, wiadomo, że od startu jest ciężko, no to takie wyścigi to jakoś mogę wystartować, no bo wiem, że jak tam pójdzie gaz od startu, no to od razu się zrobi ta selekcja i nie będzie nas jechało 50, tylko nas zostanie 5. 5 czy 8 ludzi i już ten komfort jazdy jest lepszy, bo staram się, jeżeli chodzi o kolarstwo amatorskie, staram się unikać tych takich grupowych wyjazdów, jeżdżenia w peletonie, no bo to jest średnio bezpieczne, prawda? Z własnego doświadczenia wiem, że im mniej, tym lepiej. Tak, umiejętności amatorów są różne, a mocni są, nie? Tak. Ale objeżdżania brakuje. Potrafię sobie wyobrazić, że, bo wszyscy troje trafiliście za granicę i nagle stanęliście na starcie wyścigów, o których się kiedyś tylko czytało i człowiek nigdy nie przypuszczał, że w nich wystartuje, a tutaj nagle macie jeszcze zadania na ten wyścig i wyobrażam sobie, że to było ekscytujące, ale czy tę samą radość, o której teraz mówicie, odnajdowaliście właśnie ścigając się zawodowo, czy były też momenty takie kryzysu, że człowiek sobie myślał, nie no, jak mam dzisiaj pojechać ten wyścig, to wolę, kurczę, nie wiem, przerzucić tonę buraków, no. Wiesz co, to chyba zależy od tego, gdzie cię rzucili, na jaki wyścig, bo były wyścigi, które ja uwielbiałem, na przykład w Stanach, gdzie startowało 120 ludzi, były szerokie drogi, jak to w Stanach i tak naprawdę liczyło się to, co masz w nogach i w głowie. Nie lubiłem się ścigać w Belgii, więc w Belgii przez pierwsze 5 lat nie skończyłem żadnego wyścigu, bo kompletnie nie mogłem się tam odnaleźć. Raz, że te bruki, zmiana kierunku jazdy, wiatr, tempo jakieś zabójcze, kompletnie się tam nie odnajdywałem, więc jak jechałem do Belgii, to byłem chory. We Włoszech było fajne ściganie, bo tam było jeszcze tak poukładane na początku wszystko i po prostu selekcja od tyłu, jak było w nogach, to człowiek jechał, jak nie było, to w nogach nie jechał.
No później jak już gdzieś tam trafiłem do tego zaplecza World Tourowego i się jeździło Giro, czy Vuelta, czy Tour, no to Przemek pewnie też powie, że Tour to jest najgorszy wyścig, jeśli chodzi o jakąkolwiek przyjemność ze ścigania. Fajny jest tylko ostatni etap, jak wjeżdżasz na pola elizejskie, tak. A wszystko przed to warto wymazać ze swojej głowy, bo to jest po prostu korporacja do kwadratu. Najbardziej stresujący wyścig. Najbardziej stresujący wyścig, nie? Tam po prostu, wiesz, każda pierdoła w telewizji jest potęgowana do potęgi szóstej i największy zwrot i po prostu największe ciśnienie i największa kasa i medialność tego wyścigu powoduje, że jest tak, jak jest. Więc wiesz, jak przyjeżdżałeś na Tour de Pologne, to była fajna feta, bo jeździli kibice za nami i się świetnie bawili i było ich czuć i było ich widać, więc to zależy po prostu od miejsca, nie? Każdy miał jakieś wyścigi, które mu pasowały, na których się dobrze czuł. Ja też lubiłem się ścigać gdzieś tam na wyścigach w trudnym terenie, o Trobro Leon, świetny wyścig we Francji też, taki, że wiesz, jedziesz asfaltem, skręcasz nagle do kogoś na podwórko, objeżdżasz rondo pod domem, przez sad przejeżdżasz, wyjeżdżasz z drugiej strony, kawałek po plaży, po jakimś polu buraków, wiesz, tak z gołym kiedyś ten wyścig jechałem, goły, już wcześniej to jechał, mówił do mnie, trzymaj się tylko cały czas z przodu, i jak się będziesz obracał, to będzie coraz mniej ludzi. I tak faktycznie było, że zostało nas chyba 20 na koniec. Nie? Gdzieś tam je oczywiście później wymiksowali, no bo specjaliści od przełajów i takich wyścigów brukowych już doszli do słowa, ale świetnie się bawiłem, więc to mówię, no to zależy, gdzie cię rzucili, co nie? Ale można było dużo tej przyjemności czerpać faktycznie, no ale niestety, no jak to w pracy, wiesz, czasami masz projekty, które ci się podobają, a czasami masz takie, które ci kompletnie nie leżą, no ale musisz spróbować jakoś się z tego wywiązać, nie? Gosia, dla ciebie czasami to takie zmęczenie, które przychodziło, było chociażby powodem do tego, że szukałaś nowej ekipy? Myślę, niekoniecznie zmęczenie, ale jakieś taka nowe... Musiałam zmienić, żeby mieć nowe bodźce do jakiejś motywacji. Chociaż nigdy nie podchodziłam do tego jako do skończenia z kolarstwem. Bo na przykład mój trener powiedział, ok, uważam, że to już jest czas, bo rozmawialiśmy bardzo długo, czas na zmianę ekipy. Tak było po Cipollini, w której spędziłam 5 lat. I myślę, że tylko na pewno nie znudzenie kolarstwem. A co do wyścigów, no to ja chyba, to zależy też od charakteru. Ja mam taki charakter, że przed każdym, czy lubiłam, czy nie lubiłam tego wyścigu, tej trasy, się stresowałam, ale w momencie przekroczenia linii startu z numerami na plecach jednak już chyba brałam tą, odcinałam ten stres i brałam przyjemność z jazdy na rowerze i ze ścigania. Niekiedy może ta przyjemność była zbyt duża, bo atakowałam od startu i tutaj na pierwszym kierunku, no może nie na pierwszym, ale zbyt szybko jakby marnowałam swoją energię, jak jeszcze nie były tak dobra komunikacja radiowa, więc niekiedy też mogłam się z punktu widzenia nas, kibiców, to było właśnie piękne, nie? No i właśnie... Wszyscy trzymali kciuki i mieli nadzieję, że dojedziesz, podobnie jak Bartek na mistrzostwach, pamiętnych mistrzostwach świata. I to było właściwie to takie... No, takie rzeczy się pamięta, nie? To już jakby ten efekt końcowy nie był taki istotny, tylko to, że ktoś, chociaż w przypadku Przemka i zwycięstwa na Vuelcie, to akurat wszyscy się cieszyli, to do dzisiaj jest podkreślane, że... To się udało. Tak, się udało. Też czysty przypadek, bo tego dnia akurat dyrektor powiedział na odprawie, że miałem siedzieć cicho i tylko do mety dojechać, prawda? No ale mówię, no jak się już wszyscy wyskakali po 50 km, bo wciąż nie mógł podjechać odjazd, no to ja rozpędem z samego tyłu poszedłem tam za kimś, no i tym sposobem znalazłem się w odjeździe, który później dojechał do mety i udało się wygrać etap. A wracając do wyścigów lubianych, nielubianych, no to ja, to mnie jak Bartek, Belgii nienawidziłem. Się śmieję, że w ostatnim roku mojego ścigania dostałem w prezencie wyścig dookoła Walonii, także tydzień ścigania w okolicach Brukseli i było przyjemnie zobaczyć kwietniki, kwiatki na drodze, nagle wystające doniczki i tym podobne. Tour de France pojechałem raz, tylko dlatego, żeby odhaczyć wszystkie trzy wielkie tury. Pojechałem raz i powiedziałem dziękuję, bo wyścig w ogóle stresujący, mega prestiżowy, ale jednak ta atmosfera w środku, no to nie było to, co na Vuelcie czy na Giro.
A i generalnie później wszystkie wyścigi we Włoszech, no to wiadomo, bardzo dobrze mi znane, no bo ja tam przez 17 lat się praktycznie ścigałem cały czas we Włoszech, prawda, we włoskich ekipach i te wyścigi wszystkie znałem. Także to było taki mój drugi dom i bardzo chętnie na tych wszystkich wyścigach tam startowałem. Czyli czasami się można zerwać ze smyczy dyrektorowi sportowemu, nie trzeba go tak słuchać, odrzucić słuchawkę i... No, były takie momenty, że czasami się słuchawkę wyciągało, bo no wiadomo, no to czas antenowy jest pokazywany wyścig na żywo, no to wiadomo, jak będzie ktoś w ucieczce, no to automatycznie będzie pokazywana koszulka. Jak będzie pokazana koszulka, no to będą nazwy sponsorów, prawda? No i to się wszystko idzie w jednym kierunku, żeby ta ekipa była widoczna. Czy ta słuchawka się czasami przydaje, bo wielu uzasadnia to tym, że no może ostrzec, nie? Że na przykład gdzieś tam coś się podziało, że... Zdania są mocno podzielone. Mm-hmm. Wiesz co, powiem Ci tak, no jak jeździliśmy takie duże wyścigi, na przykład Tour de France, wiedzieliśmy, że na 17 etapie, na 40 kilometrze jest jakiś mostek, który się z dwóch pasów zwęża do jednego. I po prostu na ten mostek wjeżdżali, jakby tam na końcu tego mostku był, nie wiem, kończyła się tęcza i było wiadro ze złotem. Co nie? Wszyscy full gas do tego mostku. Gdyby nikt o tym mostku nie wiedział, to by tak po prostu przejechali, bo 40 km po starcie to wychodzi grupa lidera i już sobie robi tempo, bo ucieczka ma 3 minuty. Nie? I by po prostu wszyscy przejechali i kompletnie nic by się nie działo. Więc to z tym radiem to jest tak, że oczywiście czasami jakieś informacje przydatne są, ale tak naprawdę, jak mam być szczery, to po to jest, nie wiem, 20 czy 30 marszali na wyścigu, którzy jeżdżą w tej z powrotem i co chwilę przejeżdżają przez peleton i sygnalizują te wszystkie niebezpieczne miejsca. No a z drugiej strony, no co tam może być? Jeżeli tam nie ma rozlanego oleju, to wszystko jest po prostu zwykłą infrastrukturą, z którą mamy do czynienia na co dzień, na treningach i na wyścigach. No co, rondo ma mi komunikować dyrektor sportowy, czy że przez miasto będzie przejazd po bruku, no takie rzeczy to można wyłapać na Street View i powiedzieć na odprawie, co nie, zapisać na fajce, nie wiem, z wykrzyknikiem tam 123 km i wiesz, że coś tam jest, co nie. A że bez radia wyścigi mogły być ciekawe, no to mamy przykład Igrzysk Olimpijskich i wyścigu kobiet na przykład. Najlepszy przykład tego, co nie, czy no wyścigów w ogóle mistrzowskich, gdzie świata jest bez radia. I się można nieźle przeliczyć, bo zawodnik wszystkiego nie widzi. Tegoroczny przykład, no też Kwiatek zaatakował oraz za wcześnie, co nie? No i tam mu wtedy poprawili, nie wiem, gdyby może dostał jakieś informacje od Sylwka, że tam z tyłu idą, żeby poczekał, żeby trochę wyświeżył nogę, żeby miał nogi na kontrę, bo tak naprawdę on zaatakował, jechał trochę sam, doszli go, poprawili mu, no i mu zabrakło niestety jak zwykle ostatnio jednego strzała, nie? Bo albo jest czwarty na mistrzostwach świata na czas, albo czwarty ze wspólnego i gdzieś tam zawsze brakuje mu tego ostatniego takiego pociągnięcia, więc ja bym to radio wywalił w ogóle, bo tak jak mówię, no, powoduje chyba więcej stresowych sytuacji, szczególnie na tych dużych wyścigach, gdzie jeszcze z przodu dyrektor sportowy puszcza samochód z masażystą, on jedzie tam pół godziny przed wyścigiem i tu wieje tak, tu wieje siak, tu uważajcie, bo to też wiadomo, droga się zmienia, bo nie wiesz, czy organizator puści ci wyścig rondem dookoła, czy rondem z lewej strony, prawda? No, ale to są takie informacje, które wiesz, no, jedzie przód, za nimi jedzie tył i wszyscy przejeżdżają i się nic wielkiego nie dzieje, ale jak wiesz, że tam coś jest i trzeba tam wjechać z przodu, a z przodu może wjechać 10, a w peletonie jest 196 kiedyś, teraz trochę mniej, no to nie da się, nie? Nie da się i przez to są takie nerwowe sytuacje i jest tak dużo kraks. No, jeszcze słyszy tylko w radiu, do przodu, do przodu, do przodu, nie? Jak nagle 150 ludzi ma się znaleźć z przodu na drodze o szerokości 4 metrów, gdzie może jechać maks 8 kolarzy, a później się za to rozliczają, że cię tam nie było, nie? No to, a jeszcze jak nie każdy sobie dobrze radzi technicznie, żeby faktycznie, wiesz, walczyć tą pozycję przez cały dzień, bo czasami były takie wyścigi, że etap miał 220 km i przez 218 walczyło się o pozycję, nie? Walczysz, pchasz się, kurde, obracasz się, a za tobą sędzia jedzie, nie? No to jest tak demotywujące, że wiesz, że głowę ci ryje, nie? I słyszy tylko samochód sędziego z tyłu, a ty cały czas walczysz z gościem o pozycję na samym końcu, nie? No są goście jak Kwiatek, czy tam inni, Alaphilippe, że po prostu jedzie cały czas z przodu i jak wąż nam się snuje, kierownica 40 wąziutka i wiesz, 30, i sobie z tym 38 radzą, nawet Kwiatek. Czy nawet 38, co nie? No, ale po prostu czasami nie idzie, nie? No, a jak nie idzie, to nie idzie po całości. Tak, no w sumie kobiecy wyścig, nie? Na Igrzyskach Olimpijskich też ładnie pokazał,
Tak, jak proszę się można bardzo przeliczyć. Tak, nie? Tak, to jest tak. Też, co Gosia mówiła wcześniej o tym non-stop maglowaniu tak. informacji, zrób to, jedź prawą stronę, mieć lewą. Nagle zatraca się w ogóle samodzielne myślenie, co nie? Takiej obserwacji wyścigu. Tak, obserwacji. No, do czterech nie mogą policzyć. No, wiedzą, że pojechały cztery dziewczyny. No, jedna wraca, druga wraca. No, jest ich sześć, no to ile wróciło? Trzy. Kurde, nie cztery, nie, trzy. Kurczę, ciekawe, to zjadę do auta, się spytam, nie? No wiesz, no to ale jak non stop ci podają na tacy, oczywiście. Pedałuj mocniej prawą nogą, a słabiej lewą, no dobra, nie wiem po co, ale tak będę robić, nie? Bardzo dziękujemy wspierającym platformę A-Trainer i ten vlog firmom Canyon i Gal ICM, dealer Skody, a także gościnnym program 4Hops Cycling Pub. Daj znać, jeśli podobał ci się ten odcinek i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.